Wszystko zaczęło się w 2007 roku, kiedy to Herbert Wirth, ówczesny wiceprezes spółki KGHM Cuprum, a potem prezes całego miedziowego koncernu, podjął decyzję o zaangażowaniu się w projekt poszukiwania złóż rud miedzi za Odrą w Weißwasser. Badania geologiczne trwały 5 lat. Wyniki z tych badań geologicznych wykazały bardzo małą mineralizację, co spowodowało, że KGHM podjął decyzję o zaprzestaniu tego projektu. Takim obrotem sprawy nie jest zaskoczony Józef Czyczerski, przewodniczący Miedziowej Solidarności, przedstawiciel załogi w Radzie Nadzorczej KGHM. Jak dodaje, już w 2010 roku pojawiły się informacje, że to przedsięwzięcie jest pod dużym znakiem zapytania. Ze wszystkich danych, które były w ten czas dostępne, wynikało, że to przedsięwzięcie nie ma szans bytu. Jedyny otwór, który na 24 otwory, które zostały wywiercone na terenie NRD, jedynie jeden otwór z roku 60 wskazywał mineralizację. Anna Osadczuk podkreśla, że tu cytat, był to projekt eksploracyjny i przez cały czas nie wyszedł z fazy badań. Okazał się jednak bardzo kosztowny. Od 2011 do 2015 wykonaliśmy 5 otworów. To były koszty w okolicach niecałe 15 milionów euro. Prezes Wirth poinformował, że ten projekt jest nieefektywny, bo tak w ten czas takiego użyto stwierdzenia. A dzisiaj już wiemy, że bezzasadnie wydaliśmy 70 milionów złotych i z tego projektu wycofaliśmy się w związku z tym, że koncesja wygasła. Przeczuwając, że projekt badawczy za Odrą jest bezcelowy, już w 2010 roku Czyczerski złożył w legnickiej prokuraturze wniosek o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezesa miedziowej spółki. Wtedy nie wszczęto postępowania, teraz, zdaniem szefa Miedziowej Solidarności, prokuratura powinna wrócić do sprawy.